soleil et sous les pluies. Test po francusku. Jakby ktoś nie wiedział. Champs-Élysées. Zanuciłem, żeby jakoś w atmosferę francuską wprowadzić, zanęcić. Ponieważ jak w Ameryce mają ulice wybrukowane złotem, tak u nas, w naszym kraju, jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Swojskich, prostych, mnóstwo. Na przykład historia pani burmistrz z Barcina, która przyszła do urzędu z mieczem samurajskim i tym mieczem groziła pani wiceburmistrz. Albo historia proboszcza, który chciał zlikwidować zoo pobliskie, bo lwy i osły ryczały podczas mszy. Albo historia o rzeźbie gołej, której, kiedy już ją zabrano z Gorzowa, to na pustym postumencie świeczki palili, bo niektórym żal było Golasa. Tak, historii jest bez liku. A ja jednak będę opowiadał historię francuską. A dlaczego nie polską? No bo może zagraniczna lepsza. O Champs-Élysées. To jest historia o François Jacquot. I nie wiem, jak sobie poradzę, bo ta historia będzie miała momenty poważne, a niektóre z tych momentów poważnych będą przedstawione zabawnie i prawdopodobnie będę śpiewał. No, to trudno. No, w najbardziej nieoczekiwanych momentach. No. A teraz François wyruszył z domu do muzeum. To zmieni jego życie. Ale ponieważ nie wiemy, czy wyszedł, to na wszelki wypadek zadzwonię do niego. Jak odbierze, to po prostu nic nie powiem. A jak nie odbierze, to znaczy, że wyszedł. O. A chciałbym jeszcze dodać, że jest historia o zbombardowaniu Helgolandu. To była niemiecka wyspa. Zaraz po wojnie alianci postanowili, że ją zatopią. Odpalili cały niesamowity arsenał i... O. Nie udało się. To by była historia o zemście, która na szczęście się nie udała. Tu automatyczna sekretarka François Jacquot. Nie ma go w domu, ponieważ wyruszył do muzeum, nie wiedząc po co i dlaczego, choć głos wewnętrzny podpowiada mu, że w poszukiwaniu prawdy. François Jacquot od dawna tęskni za prawdą. Tęskni jak dziecko. Nikt z was nie wie, drodzy przyjaciele, jak bardzo ta prawda jest mu droga. Wiem, że dzwonicie do niego w innej sprawie, ale prawda, jak już się do niej dotrze, to jest... Jest gładka i ciepła. Aksamitna i zaokrąglona. Pachnie bazylią cytrynową i pieczonymi kasztanami. Bo jest ta prawda jak nadgryziona brzoskwinia, która kapie, a pierwsza kropla ma tak słodki smak, że wydaje się, że nie może w brzoskwini być więcej słodyczy, a to nieprawda. Dlatego mówi się, lizną trochę prawdy. Bez prawdy błąkamy się po świecie jak nietoperze. Z zepsutym aparatem do ultradźwięków albo jak łososie, które nie wiedzą, czy natarło płynie się pod prąd, czy z prądem. Kto raz poczuł smak prawdy, ten już nie chce bez niej żyć. Ale takich jest mało. Dramatycznie mało. Dlatego... Szukajmy prawdy nieustannie, samotnie albo razem. Szukajmy, zanim będzie za późno, zanim zajdą nam oczy, a język opadnie bez siły tak, że nawet polizać prawdy nie damy już rady. Hmm.
Automatyczna sekretarka powiedziała coś bardzo ważnego. François Jacquot poszukuje prawdy. I dodała coś jeszcze od siebie. To coś sprawiło, że serce wyrywa mi się z piersi. Czyżbym spotkał kobietę swojego życia? Wszystko słyszałam. Przejdę do pana po kamlu. Jacqueline. Jacqueline. Nie, nie przyznam się i nie powiem pani, że utonąłem w bezmiarze pani oczu. W szuwarach pani Jazz leżę trupem. Proszę się za szybko nie rozkładać. Po co pan dzwonił do François Jacquot? Dzwoniłem, no bo chciałem sprawdzić, czy już wyszedł z domu do muzeum. Ale kiedy usłyszałem pani głos... Wróćmy do rzeczywistości. Proszę. Słyszałem, że Francja nie mogła się obyć bez tego Muzeum Zagłady. Dlaczego? Odpowiedź jest smutna. Smutna? Proszę chwileczkę poczekać. Teraz proszę. Rząd Vichy nie spisał się. Albo spisał się aż za dobrze. Niezręcznie teraz jest. Francuskie pociągi woziły. Francuscy żandarmi legitymowali. Francuscy urzędnicy na francuskim papierze pisali francuskie nazwiska francuskim charakterem pisma. Nazwiska brały walizki i jechały w nieznane. Jakby wabił je świat. Muzeum ma być zadośćuczynieniem. Moja żona, z którą jestem w separacji, kazała mi wyjść. Zadzwoniła i kazała mi wyjść z domu. Mimo separacji jesteśmy cały czas w bliskim kontakcie. Powiedziała: François Jacquot, wyjdź z domu. Kazała mi wyjść, bo ja jestem na emeryturze i ona z tego wyciąga pochopne wnioski. Mówi: François, poczytaj coś, zajmij się czymś, wyjdź. Musisz czymś zapełnić swoje życie. Zastanawiam się, dlaczego muszę? Dlaczego muszę czymś się zająć? Coś czytać. Na przykład... Dała mi książkę o łososiach, która wyjaśnia, dokąd one płyną i po co. Albo książkę o nietoperzach. No i co by mi z tego przyszło, gdybym przeczytał? Ale moja żona ma inne zdanie na ten temat. Ona mówi, że ja nie mam wglądu w swoje życie wewnętrzne. Dajmy temu spokój. Miałem tego dość, no stąd ta separacja. Ona by pewnie powiedziała coś innego. Zostawmy to. Idę, bo powiedziała wyjdź gdziekolwiek. Do parku, do kawiarni, do muzeum. Do muzeum. Powiedziałem wtedy, znowu zaczynasz? Teraz, jak sobie o tym przypomniałem.
się zdenerwuję, to brakuje mi powietrza i muszę przysiąść. Nawet w pracy mi mówiła taka jedna, zanim przeszedłem na emeryturę. Pojawiła się taka trenerka, psychotrenerka. I ona powiedziała: oddech to życie. Musicie państwo nauczyć się oddychać. Z wdechem przyjmujemy nowe życie, a z wydechem wyrzucamy z siebie to, co przeszło. Powiedziałem o tym żonie. Powiedziałem, że ta psychotrenerka jest zupełnie zwariowana. Że my mamy projektować domy w pracy, a nie oddychać. A moja żona powiedziała, że ja nie mam wglądu w swoje życie wewnętrzne. Niedorzeczność. Zawsze jej musiałem tłumaczyć kryminały. Od razu wiedziałem, kto co ukrywa. Także ja miałbym nie mieć wglądu w swoje życie wewnętrzne. A właśnie wtedy powiedziałem do mojej żony: przestań. Widzicie gdzieś, co? Tam. François Jacot idzie teraz bardzo wolno do muzeum na spotkanie swojego przeznaczenia. François idzie do muzeum, które nazwano na cześć zagłady Muzeum Zagłady. Jest to bardzo niezwykłe miejsce. Wyjaśnię to następująco, używając przykładów. Przykład pierwszy. W Muzeum Obrazów można zobaczyć obrazy. A w Muzeum Porcelany, jak się łatwo domyślić, aniołki, oczywiście z porcelany, obok zastawy stołowej cudem zachowanej, biorąc pod uwagę jej niezwykłą kruchość. Nikt nie zgadnie, co można zobaczyć w Muzeum Zagłady. To jest muzeum niespodzianek. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wielbiciele fotografii ucieszą się bezgranicznie. Tyle zdjęć, tyle twarzy, mnogość krajobrazów oraz scen we wnętrzach. Scen tętniących życiem. Obok martwych natur. Muzeum niespodzianek. Zdumienie towarzyszy zwiedzającym. Czego tu nie ma? O tym za chwilę. Buty. Jest ich tu bardzo dużo. Jednak projektanci obuwia będą zawiedzeni. Istotny dla nich detal, jak sprzączka, kształt czubka czy kolor, przygnieciony został górą innych butów. Muzeum Zagłady pokazuje, że z butów można zbudować górę. Znowu niespodzianka. Inne niespodzianki. Prawdziwy wagon, do którego można wejść. Dzieci to uwielbiają. Bruk z ulicy w Europie Środkowo-Wschodniej. Zabawki, lalki i misie. Nie ma dinozaurów, świetlnych mieczy, piratów. Jest to zastawa stołowa, lecz raczej metalowa. Guziki z Chełmna. Telefon ze stacji w Sobiborze. Lampa z dworca kolejowego w Bełżcu. Pierwsza żółta gwiazdka. Ubrania. Paski. Walizki. Filmy, głosy, rysunki, wanny, stoły. Czego tu nie ma? Czego tu nie ma? Patronka Muzeum Zagłada jest jak grecki bóg Zeus, gdy ukazuje się pod postacią łabędzia albo złotego deszczu. Jest bardzo przyjemnie. A gdy pod postacią walizki, buta lub stłuczonych okularów? A gdy pod postacią walizki, buta, stłuczonych okularów, wtedy można bezpiecznie przeżyć zagładę, której nie ma w muzeum. Nie powinienem tak do niej mówić, ale po prostu powiedziałem: Sophie, przestań.
Przestań mnie naprawiać. Przestań mnie męczyć. Powiedziałem, zlituj się nade mną. Powiedziałem, jeśli jeszcze raz będę musiał na ten temat rozmawiać, to umrę. Tak się czułem. To było wtedy, gdy Sophie uważała, że wszystko da się załatwić rozmową, wszystko da się wyjaśnić. Miałem 3 lata, kiedy zginął mój ojciec. Nie pamiętam go. Poszedłem do matki i powiedziałem, jaki był mój ojciec. Już byłem dorosły. Sophie powiedziała, jesteś dorosły, możesz pójść do matki, zapytać, masz pełne prawo. Więc tak zrobiłem. Powiedziałem, mamo, powiedz mi coś o ojcu. A matka powiedziała, po co mamy o tym rozmawiać? Potem podniosła głos i powiedziała, po co ty mnie o to pytasz? Potem powiedziała, od razu się domyśliłam, że będziesz mnie o to pytać. Była coraz bardziej zła. Powiedziałem, to jest mój ojciec. A ona, jaki twój ojciec? Jaki twój ojciec? W ogóle go nie znasz, w ogóle go nie pamiętasz. Byłeś malutki, kiedy umarł. Nigdy cię nie widział, nigdy cię nie widział. Po co chcesz to wiedzieć? Źle ci było w życiu? Nie miałeś ojca? Nie miałeś ojca? O co ci chodzi? Powiedziałem, czy masz jakieś jego zdjęcie? A ona, to są moje sprawy, to są moje sprawy. Miałam, ale podarłam. Poprosiłem, opowiedz mi coś o moim ojcu. A ona, co cię to obchodzi? Źle ci było? To są moje sprawy. Nie chcę do nich wracać. Nie chcę o nich rozmawiać, to są moje sprawy. To są twoje sprawy. Ale to jest mój ojciec. Potem wróciłem do domu. Powiedziałem, jestem dorosłym człowiekiem, Sophie. Nie mogę nic zrobić. Przestań mnie męczyć, Sophie. Ona nie chce ze mną rozmawiać. Powiedziała, że ojczym mnie wychował, że ojczym mnie kochał, że noszę jego nazwisko i to jest piękne francuskie nazwisko. Mój ojciec nie miał takiego nazwiska. Sophie, powiedziałem też na koniec, jeśli jeszcze raz usłyszę z ust mojej matki, że to jest jej sprawa, to umrę. Nie mogę tego słuchać. Nie mogę znieść własnej matki. Nie mogę jej nic wytłumaczyć, ma serce z kamienia. Czuję się jak pies, który prosi. Stoi na 2 łapach i żebrze, a za chwilę mali chłopcy zabiją go kamieniem. Moja matka zabije mnie kamieniem. Nie mogę do tego dopuścić. Muszę ją kochać, Sophie.
Musimy o wszystkim zapomnieć. Minęło wiele lat. Jeździliśmy na wakacje tu i tam. Oglądaliśmy piękne budynki. Lubię patrzeć na domy, to moja praca. Lubię oglądać miasta. Stawaliśmy na mostach westchnień. Rzucaliśmy pieniążki do fontanny, żeby wrócić. Aż w końcu dotarliśmy do miasta, którego atrakcją była Święta Ściana. Każdy mógł dotknąć ściany i powierzyć jej swoją prośbę. Każdy mógł prosić ścianę o wszystko. Ściana wysyłała listy do nieba. Taka jest legenda tego miejsca. Może byś raz uwierzył, powiedziała Sophie. Raz uwierzył. Pomyślałem, że raz mogę uwierzyć. I napisałem list do mojego ojca. Wsunąłem go w kamienną szczelinę ściany. To był list do mojego ojca, który umarł, gdy byłem mały. I to jest nie moja sprawa. Na nazwisko miał Pantofelnik. Drogi panie Pantofelnik, piszę do pana w bardzo ważnej sprawie. Może nie brzmi to dla pana zbyt alarmująco, ale stoję na jednej nodze. Mam pół płuca, pół serca. Jedno oko. Jest mi źle. Nie mogę złapać oddechu. Słabo widzę. Brak mi oparcia w życiu. Coś mi siedzi w gardle. Wydaje mi się, że urodziłem się z dwoma nogami, dwojgiem oczu, całym płucem i zdrowym sercem. Wie pan o tym? Gdzie pan jest? Proszę natychmiast wracać. Opowiedzieć wszystkie historie, których zostałem pozbawiony. Kim pan jest? Jaką religię pan wyznaje? Ja na wszelki wypadek świętuję Ramadan. Chodzę na pasterkę, medytuję w Nepalu. Poszczę w Jom Kippur. Nie wiem, kim jestem. Więc to wszystko oszustwo. Boję się, że wkrótce ktoś mnie zadenuncjuje. Kocham pana. Wie pan o tym? Pański oddany syn, François. Bardzo dziwny list, jak na mnie. Nie wiem, dlaczego coś tak dziwnego napisałem. Nigdy nie powiedziałem o tym Sophie. Nigdy się nie przyznałem, że dałem ten list ścianie, by wysłała go do nieba. Dałem, bo uwierzyłem. Oczywiście nic z tego nie wynikło. Sophie wjeżdża właśnie na blok operacyjny.
François chciałby coś zrobić. Coś takiego, co by sprawiło jej przyjemność. Choćby on sam kompletnie w to nie wierzył. Uparta kobieta z tej Sophie. Powiedziała mu, żeby wyszedł z domu. Nie chciała, żeby siedział pod drzwiami bloku operacyjnego. Powiedziała mu, idź. Może wiedziała, że teraz albo nigdy. Może położyła na szali swoje życie. François idzie do muzeum na spotkanie swego przeznaczenia. Może Sophie miała coś konkretnego na myśli. A może uważa, że po prostu każdy Francuz powinien pójść do tego muzeum. Chciałbym, żeby pani coś mi powiedziała na temat tego, co widzę. Niestety żałuję. Choć nie bardzo. Ale dziś postanowiłam się zwolnić. Nigdy więcej nie będę już tutaj chodzić. To jest nie do wytrzymania. Nie wiem, na co patrzeć. Każda rzecz w Muzeum Zagłady jest na pewno ważna. Każdą rzecz w tym muzeum poddano pracochłonnej konserwacji. Z każdej usunięto powojenny brud. Prawdziwy powojenny brud, bo nie o niego chodziło. Starannie pozostawiono brud najważniejszy. Wojenny. Brud. On był potrzebny. On miał wzruszać. Nie ten zwykły, powojenny brud. Brud, w którym żyjemy od wojny. Mamy go tyle na co dzień. Niczego nas nie uczy, nie przemawia do nas. I nagle ktoś mówi, że wszyscy mogą poddać się refleksji nad istotą zła. Ale pod jednym warunkiem, że na rzeczach w tym muzeum będzie część ich brudu. I mówi to przez łzy, bo zobaczył prawdziwą grudkę historii. Błoto z Auschwitz. A ja się pytam, jak on widzi różnicę pomiędzy brudem? Może pan mi powie? Przepraszam. Pani jest tu przewodniczką? Jeszcze tylko dziś, ostatni dzień. To jest nie do wytrzymania. Nie wiem, po co tutaj przyszedłem. Nie wiem, czego szukam. Żona kazała mi przyjść. Jesteśmy w separacji. Pańska żona jest chyba nienormalna, jeśli kazała panu przyjść do Muzeum Zagłady. Czy mogłaby mnie pani oprowadzić? To jest wielkie muzeum. Ja nie wiem, od czego zacząć. Się nic nie zmienia w tym muzeum. Mówiłam panu, to jest nie do wytrzymania. Codziennie rano przychodzę do pracy, kobiety wiszą na ścianach. Codziennie rano tak samo nagie. Co można zrobić? Dzieci. Te dzieci wciąż płaczą albo się śmieją. Ale najgorsze jest to, że one nigdy nie dorosną, nie ożenią się albo nie wyjdą za mąż.
leżą zabawki. Codziennie rano wciąż leżą. Nikt po niej nie przychodzi. Ja nie wiem, po co przyszedłem. Chyba nie po te zabawki. Żona kazała mi przyjść. Nie wiem, po co to wszystko tu jest. Chyba tylko po to, żebym ja oszalała, żeby został ze mnie wrak człowieka. Chyba po to to wszystko tu jest. Może pani mi wyjaśni to, co widzę. Może tego nie widać od razu, ale mam jedno oko. Miał rację biskup, gdy powiedział, aby wybaczyć, trzeba zapomnieć. Wyrzućmy to wszystko, co jest w tym muzeum. Zakopmy i spalmy. Niech te kobiety przestaną wisieć nagie, niech te dzieci przestaną się wreszcie śmiać albo płakać, albo iść za rękę z matką wzdłuż drutów bez końca. Wszystko spalmy, druty zakopmy, przestańmy pamiętać, bo nic to niczego nie zmieni, to niczego nikomu nie daje. Poza tym, że ja, przewodniczka Muzeum Zagłady, jestem wrakiem człowieka i choć to mój ostatni dzień w pracy, nie wiem, czy to mnie ocali. Przed popadnięciem w szaleństwo od tego, co siedzi mi w głowie. Czy pan może mi pomóc? Ja bardzo przepraszam. Żona kazała mi przyjść. Bardzo pani współczuję. Nie wiem, jak pani pomóc. Mógłbym zapytać panią o coś, co pani wie, a ja nie. Przeszlibyśmy na grunt pani wiedzy i obowiązków zawodowych. Może to by nas trochę uspokoiło. Nic więcej nie umiem powiedzieć. Nie umiem pani pomóc. Dziękuję. Bardzo pan miły. Może za bardzo się uniosłam. Rzeczywiście to jest ostatni dzień mojej pracy. Ale jednak jestem w pracy. Proszę pytać. Może nie jestem najlepszym zwiedzającym. Mogła pani lepiej trafić w tym ostatnim dniu. Proszę mi powiedzieć coś więcej o tej walizce. Na gruncie faktów i pani wiedzy. To jest walizka. Prawdziwa. Jak każda rzecz tu wyeksponowana. Walizka, która przejechała pół Europy. Z Francji do Polski pociągiem, z obozu w Drancy prosto do Auschwitz. Wie pan, tam wszyscy wysiedli. Możemy się tylko domyślać, co się stało. Ale nie ulega wątpliwości jeden fakt, że walizka jest, a właściciel jej, jak i inni, zginął w tym obozie. W Auschwitz był obóz zagłady, więc tak jak inni zginął w tym obozie, tak jak się ginęło w Auschwitz. Gdy się było Żydem, może miał żonę, może dzieci. Znamy jego nazwisko. Charakter pisma staranny, wydaje się kobiecy. Zwykle się mówi w takich sytuacjach napisane kochającą dłonią. Imię i nazwisko. Pan Tofelnik. A
Pantofelnik. 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 Nazwisko odbija się w powietrzu. Odbija się od drutów. Pozdrawia dzieci. Nagie kobiety. Płynie do François. Pantofelnik. O, Champs-Élysées. Tadam, tadam, tadam. O, Champs-Élysées. Pa, 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 pa. Oselej, no widzisz. Co to dalej będzie? No popatrz. Jakie masz szczęście. Akurat jedna z trzech zachowanych francuskich walizek. Prawdopodobieństwo przetrwania takich francuskich walizek. Przez tyle lat. Akurat tej. Akurat teraz. Akurat dla niego. To cud! To jest walizka mojego ojca. Ojciec jest pan... Pantofelnik. Ojciec. To jest ojciec. Ojciec. Mój ojciec, pantofelnik. On jest. On jest. On jest. Panie François, kto jest? To jest mój ojciec. To jest jego walizka. To jest walizka pana ojca? On jest, to jest jego walizka. Panie Jaco, to jest walizka... Leo! Leo Pantofelnik. To jest walizka pana Leo Pantofelnika. Skąd pan wiedział, jak pan Pantofelnik miał na imię? Mój ojciec? Skąd wiedziałem, jak mój ojciec ma na imię? Dobrze, proszę usiąść. Nie rozumie pani, on jest, jest, jest! Niech pan usiądzie. Ja muszę teraz wyrazić słowami coś więcej. Pana emocje są ogromne, ale cała ta sytuacja budzi we mnie pewne wątpliwości. Ja to panu zaraz wytłumaczę, gdzie tkwi ich źródło. We wszystkich muzeach zagłady na całym świecie codziennie, albo i niecodziennie, zjawia się ktoś, kto rozpoznaje siebie na zdjęciu. Chłopiec z podniesionymi rękami z getta warszawskiego wcielił się już w kilkanaście osób. Każda z nich twierdzi, że to ona, że to on. Świadczy to o... sama nie wiem o czym, ale jest nie do wytrzymania. Zgadza się pan ze mną? Po prostu kolejna rzecz nie do wytrzymania, dlatego chciałabym teraz na spokojnie, na gruncie racjonalnym zadać panu jedno pytanie, panie Jaco. Dlaczego pan nazywa się Jaco? Może to niedelikatne, ale chciałabym wiedzieć od razu. Mój ojciec nazywa się Leo Pantofelnik. Ja nazywam się François Jaco, nie chcę o tym rozmawiać. Ale jest pan pewien, że jest to walizka pańskiego ojca? Mój ojciec nazywa się Leo Pantofelnik, to jest jego walizka. A jest pan pewien, że Leo Pantofelnik, pański ojciec, i Leon Pantofelnik, właściciel tej walizki, to jedna i ta sama osoba? Gdy pani tak pyta, to już nie wiem. Przyszedłem, bo żona mi kazała. Ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli jest to ta sama osoba, no to jest to niezwykła chwila. Ale chciałabym być pewna, bo to jest ostatni dzień mojej pracy. Mówiłem pani, że... Nie wiem, proszę pani, czego tu szukałem. Ale myśli pan, że to on, pański ojciec, i że jest to wzruszająca chwila? Nie wiem. Przyszedłem, bo żona powiedziała, żebym przyszedł. Czy pan dokładnie przyjrzy się tej walizce? Czy ona panu coś przypomina? Nie wiem. A to nazwisko napisane kochającą ręką, ten staranny charakter pisma, nie wydaje się panu znany? Nie wiem. A jeśli być może pisała to pańska matka swoją kochającą ręką, czy to jest jej charakter pisma? Nie wiem, czy to pisała kochającą ręką moja matka. A czy matka rozmawiała z panem o ojcu? Nie chcę o tym rozmawiać, o czym rozmawiała ze mną matka. Panie Jaco, pan chyba musi naradzić się z żoną, prawda? Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, ja już nie, w ogóle nie wiem, co pani powiedzieć.
Widzisz, co się dzieje? Widzisz, co się stało, Jacqueline? Jestem naprawdę zbulwersowany. Jeden cud mu nie wystarczy. On potrzebuje drugiego. Ten mój francuski bohater. To jest naprawdę irytujące. Mów dalej. Ale pamiętaj, że będę cię słuchać bez litości. Nie chciałem zaczynać od siebie, ale zacznę. Postanowiłem opowiedzieć tę historię, choć nie jest wesoła, ale przynajmniej pokrzepiająca. A teraz muszę zapytać, a gdzie jest ten walor? Ten walor pokrzepienia? Wiara w cud trwała karygodnie krótko. François Jacquot jest znowu połówką człowieka, swoim własnym cieniem. Widzę, jak idzie, ciężko, z trudem oddychając, przez pełną życia ulicę. Tą ulicą jest Champs-Élysées, ulica bajkowa, ulica z powietrza, ulica sławiąca urodę życia. Idzie Champs-Élysées. Przeczuwam, co się stanie. O, Champs-Élysées. O, Champs-Élysées. Jesteś rozbrajający, śpiewasz w najmniej odpowiednich momentach. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale przy tobie chce mi się śpiewać, Jacqueline. Powiem krótko. Wróćmy do tematu. Temat brzmi, czy jeden cud to za mało? Moim zdaniem to pierwszy krok. Obwiniasz François Jacquot o to, że szybko utracił wiarę. Trudno jest utrzymać wiarę dłużej niż przez 5 minut w dzisiejszych czasach. Jego ojciec wziął tę walizkę ze sobą. I ona teraz wróciła. Z Francji przez Polskę do Francji. To jest cud. Zgodzisz się ze mną, prawda? Ale to nie jest cud ulotny. To jest konkret. Walizka. Cóż on miał do tej pory, ten François Jacquot? Nie miał nic, czego mógłby się dotknąć. Tylko 3 sny. Przybywa sen pierwszy o tym, że dostaje w formie dyplomu opis swojego ojca w chwalebnym tonie. Cała strona zapisana drukiem znormalizowanym. Na końcu podsumowanie, że podane informacje są aż w 98% prawdziwe. To był sen, ale i tak obudził się szczęśliwy. Przybywa sen drugi. Noc w ogrodach Aranjuez zamienia się w koszmar. Przeczucie wojny, śmierć dziecka, chorobę żony. Drugi sen był o tym, że wędrował nocą po obcym mieście, trafił do spelunki, gdzie napadli go zbójcy. Chcieli mu zrobić coś złego, poniżali go i szydzili. Wtedy on powiedział: jestem synem pantofelnika. Zbójcy odstąpili i ukłonili mu się z szacunkiem. Obudził się szczęśliwy. Znowu dowiedział się czegoś o swoim ojcu. Powiedział też głośno światu, że jest jego synem. Przybywa trzeci sen. Fala zagarnia piasek i oddaje. Niektórzy to kupują w dziale muzyka medytacyjna. Trzeci sen był o tym, że płynie przez wielką wodę do innego kraju. I ojciec mówi mu: to jest twój kraj. Budząc się, wierzył w ten sen. I był szczęśliwy. Wszystko to jest tylko śladem rzeczy. Przezroczystym znakiem.
I oto ojciec przynosi mu walizkę, a on już po 5 minutach traci wiarę. Wystarczyło kilka pytań oszalałej kobiety, która już nie może tego dłużej wytrzymać. Powiem ci, Jacqueline, rozczarował mnie François. I kto to mówi? Kto? Popatrz na siebie. Od czego zacząłeś dzisiejszą historię? Od tego, że jest mnóstwo lepszych. Więc kim jesteś ty, żeby pouczać innych? Jaką ty masz wiarę, skoro na samym początku nie zaufałeś temu, że jest ktoś po drugiej stronie, kto cię zrozumie, kto cię słucha i zrozumie, o czym mówisz i nie odejdzie, aż do chwili, kiedy skończysz swoją wędrówkę z bohaterem i powiesz koniec. Skąd o tym wiesz? Słyszałam cię bardzo dokładnie. Słuchałam cię bezlitośnie. Mówiłeś, są wesołe, płoche historie o zwierzętach, pomnikach, urzędnikach. Mówiłeś, są to śmieszne, ale ważne historie. Wśród nich żyjemy. I powiedz, po prostu szczerze to przyznaj, nie wierzyłeś we własną, najważniejszą historię. Nie podoba mi się to. Jacqueline, ponieważ masz rację, Jacqueline, chcę ci powiedzieć, Jacqueline, nie mam argumentu. Jacqueline, masz rację. Jacqueline, choć to bardzo trudne dla mnie, powiedziałaś głośno to, co ja bałem się powiedzieć. Ale właśnie dlatego, że mnie zrozumiałaś. Ale właśnie dlatego, że widzisz na wskroś, tak przenikliwie, czy tego chcesz, czy nie. Czy zamkniesz oczy, czy je otworzysz. Widzisz, czy chcesz słyszeć, czy nie, słyszysz. Chcę ci powiedzieć, że właśnie dlatego jestem jedyną twoją szansą. Jest w tobie urok, przyznaję. Poza tym śpiewasz w najmniej odpowiednich momentach. I to mi się bardzo podoba. Chcę powiedzieć coś szeptem, tak żeby Jacqueline nie usłyszała. Chociaż to jest prawie niemożliwe. Muszę powiedzieć coś o świecie, w którym jestem jedyną szansą dla Jacqueline. Jest po wojnie. Obserwujemy załamanie cywilizacji europejskiej. Załamanie wciąż trwa. Choć kolejne pokolenia twierdzą, że to było dawno i ich nie dotyczy. Jestem jedynym, który tak nie uważa. Przez chwilę zwątpiłem w ludzi, że chcą o tym słuchać, ale przyznałem się do błędu. Teraz opowiem tę francuską historię do końca, a Jacqueline mnie pokocha. François zadzwonił do szpitala. Uprzejmy głos poinformował go. Pana żona jest wciąż operowana. François Jacot otworzył oczy. Nigdy nie sądził, że walizka jest taka ważna. Szedł ulicą i patrzył na zapalające się neony. Odkrył, że wszystkie mówią do niego. Pierwszy neon powiedział: walizka to twój najlepszy przyjaciel. Drugi neon powiedział: w walizce jest cały świat. Czy to były znaki? Od kogo? Wszedł do kawiarni. Usiadł. Przepraszam. Nie mam kogo zapytać.
Widzę, że panu przeszkadzam. Pan coś pisze teraz. Nic ważnego. Proszę o radę. Nie wiem, czy wypada tak prosić. Czy bezinteresownie zgodziłby się pan porozmawiać ze mną przez chwilę? Bezinteresownie? Tak. Są zlecenia, które robię za darmo. Na przykład dzwoni kolega, mówi, że się zablokował. Ja mu pomagam. Otwieram zablokowane ścieżki wyobraźni, podsuwam skojarzenia, wymyślane słowa, obracamy je w nowych kontekstach i potem mówię, stary, nie ma sprawy. Może do końca to nie jest takie bezinteresowne, rozumie pan? Dzisiaj jeje mój tron, nie, no, każdą ilość pieniędzy można wydać i zostać na lodzie i bez pracy. No, ale dla mnie to łatwe. Słowa mówią do mnie. A co do pana mówi słowo walizka? Walizka? Walizka mówi lis. A? To chytre zwierzę. Wie, co trzeba robić i kiedy. Kiedy ustąpić, kiedy się uprzeć. Jak podstępem osiągnąć to, czego pragnie. Wążka. No, wąż to może chyba zbyt dalekie skojarzenie. Chociaż wąż to symbol zmartwychwstania. Podróż temu sprzyja. Nie, to może zaczniemy jeszcze raz. Wabi. Przyciąga, woła przestrzeń. Świat przyciąga podróż. Nieznany szlak. Nieznany świat. Podróż widziana. Horyzont widziany z wagonu. Czy w walizce jest cały świat? Niezły slogan. Bardzo sensualny, nie sądzi pan? On woła, zachęca. Ja wyobrażam sobie, otwieram walizkę, zamykam oczy i wciąga. Wciągam zapach tego świata ukryty w załomach podszewki. Dotykam, głaszczę, wyczuwam jedwab. Czuję ziarenko kawy. A może tam jest płatek. Jakiś taki oklepany płatek. Co tam może być? A może zapachy Indii? To też nie jest takie zbyt oryginalne. A czemu nie? Wącham. Dotykam, głaszczę. Może nawet zębami chwytam, językiem dotykam, wciągam zapach walizki, zapach świata, zapach właściciela, kim był. Czuję to. Wszystko jest zamknięte w tej walizce. Otwieram oczy. Nigdy bym na to nie wpadł. Słowa mówią do mnie, do pana, nie? Nie, no, nie wiem. Pan jest poetą. No tak, tak. Tak to można nazwać. Poetą współczesności dobrze opłacanym. To coś złego? Nie, no skądże. Tyle jestem wart. Ja tylko raz myślałem, że słowa same do mnie mówią. Napisałem list, który miał dotrzeć do nieba. Wydawało mi się, że nie dotarł. Ale teraz mam wątpliwości. Jest pan pierwszym człowiekiem, któremu mówię, że wysłałem list do nieba. Skoro tak, to coś panu powiem. Jest pan pierwszą osobą, której to powiem. Jestem poetą. Moją poezję czyta pan częściej, niż się panu zdaje. Czyta ją pan, gdy wyrzuca zatłuszczoną papierową tackę w fast foodzie. Moje słowa uspokajają pana w kwestii tego, co pan zjadł. Moje słowa też są na zawieszkach, przywieszkach, podpórkach, kapslach, na świecących prezerwatywach. A w zestawie taniej, oddzielnie drożej. Słyszał pan? Proszę mnie wybaczyć, ale bardziej podobało mi się, jak pan, zamknąwszy oczy, mówił o tym, co jest walizce. Pańskie słowa wtedy przemawiały do mnie. Nie uprawiajmy taniej dydaktyki.
Ale dobrze. Wspomniał pan, że jestem jedyną osobą, której powierzył pan tajemnicę listu. Ja powierzę panu swoją. Chciałbym napisać książkę. Chciałbym napisać, jak wędruję wzdłuż granic mojego kraju i oglądam go z miłością. Nawet jakby to był najgorszy kraj na świecie, który popełnił najgorsze zbrodnie z najgorszych, to chciałbym go opisać z miłością. Chciałbym dostrzec najmniejszy fragment napotkanego dobra, okruszek. Coś bardzo małego. Historia, jak ktoś chce mnie nakarmić, podwieźć, pogadać. Chciałbym to pokazać słowami. To jest moja tajemnica. Dlaczego pan tego nie zrobi? A pan? Dlaczego pan nie otworzy walizki? Dobrze, że pana widzę. Pomyślałam sobie, że jeśli jest to walizka pańskiego ojca, to wróci pan, żeby ją zabrać. Chodzą słuchy, że w tej walizce jest cały świat. To niech ją pan otworzy. Myśli pani, że coś w niej jest? Gdy rano przyjdę do pracy, nie będzie jej. Nie interesuje mnie, co w niej jest. Popatrzę na puste miejsce i powiem sobie, nareszcie ktoś zabrał tę walizkę, znalazł się właściciel. Wiem, że ta walizka jest pusta. Nie wierzę w cuda. Ale chciałbym zamknąć oczy i otworzyć ją. Poczuć jej zapach. Dotknąć nosem wyściółki. Złapać zębami. Pogłaskać. Czekała na pana tyle lat. Może jeszcze ktoś przyjdzie tutaj? Do Muzeum Zagłady i przygarnie jakiś eksponat, jak ubogiego krewnego. A poza tym jest jeszcze adopcja. Mam nadzieję, że prędzej czy później każdą rzecz ktoś adoptuje. Życzę panu szczęścia. Tato. Tato. Tato, wyjdź stąd. Nie da się wyjść z komory gazowej.
Powiedz im, żeby cię wypuścili, bo masz syna. François, synku, nie da się wyjść z komory gazowej. Tato. Tato, ratuj się. Tato, tato, nie oddychaj. Weź dużo powietrza. Weź go na zapas. Nie oddychaj. Musisz tak zrobić. Zrób tak jak ja. François, oddychaj. Proszę cię. Oddychaj. Kocham cię. Oddychaj. Synku, oddychaj. Nie możesz tak żyć. Oddychaj. Proszę cię. Oddychaj. 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 Kocham cię. Sophie? Słyszysz mnie, Sophie? Sophie? Jestem tu. Nazywam się François Pantofelnik. Słyszysz? Jacqueline, tak się kończy ta historia. A jak się czuje Sophie? Dobrze. Na pewno znowu razem zamieszkają Sophie i François. A ty i ja? Thank you.